Zachowanie na drodze i odpowiedzialność za własne czyny wciąż nie są najmocniejszą stroną wielu kierowców. Przyzwoite zachowanie na drodze i odpowiedzialność za własne czyny wciąż nie są najmocniejszą stroną wielu kierowców. W miniony wtorek, tym razem w ręce policjantów z Wydziału Kryminalnego, wpadł, a raczej... Wtoczył się kierowca Volvo. Uwagę policjantów zwróciło auto przemierzające w żółwim tempie ulicę Wojska Polskiego. Zaintrygowani niecodziennym obrazkiem kryminalni bez trudu zatrzymali pojazd, podejrzewając, że jego kierowca może być pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. I mieli rację. 44-letni kierowca Volvo miał 2,7 promila alkoholu w organizmie. Finał sprawy oczywisty. Sąd. I zapewne utrata prawa jazdy. Do kolejnego zdarzenia spowodowanego przez kierowcę bez wyobraźni, doszło w czwartek na trasie suwałki Filipów. Na wysokości wsi taciewo, kierowca wyprzedzał ciąg pojazdów. Z przeciwnego kierunku swoim pasem ruchu jechał opel. Jego kierowca, chcąc uniknąć czołowego zdarzenia z pojazdem jadącym pod prąd, zjechał na pobocze, następnie naprzeciwległy pas ruchu i zderzył się z Audi. W efekcie trzy osoby trafiły do szpitala, a kierowca, który zapoczątkował całe zdarzenie nie zatrzymawszy się nawet na chwilę. Zbiegł. Policjanci jednak szybko ustalili zarówno pojazd, jak i dane kierowcy auta. Aktualnie trwają czynności wyjaśniające sprawę. Sprawcy wypadku grozi odpowiedzialność w wymiarze do trzech lat pozbawienia wolności. Nie można jednak wykluczyć, że uciekający kierowca odpowie dodatkowo za ucieczkę z miejsca zdarzenia i nieudzielenie pomocy. W takiej sytuacji kara może wzrosnąć nawet do 4,5 roku więzienia.